Muzyczna jedynka w studiu razem ze mną Basia Szelongiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. I Darek Tarczewski, witam cię. Dzień dobry. To jest zespół Face to Face. Tak, to my. Dokładnie. Słuchajcie, jest debiut, jesteście nowym tworem, jeżeli tak mogę powiedzieć, na polskiej scenie, ale wasze doświadczenie coś mi mówi, że jest daleko bogatsze. Muzyczne oczywiście, niż to, że debiutujecie akurat. No zdecydowanie, Basiu, proszę. Rzeczywiście, Basia, współpracowaliśmy z wieloma artystami na polskiej i nie tylko polskiej scenie. No to powiedzmy, niech padnie Ray Wilson choćby, tak? To nasza ostatnia współpraca, tam zresztą z Darkiem się poznaliśmy i tam też padł pomysł, żebyśmy stworzyli coś razem. Darku? No tak, ja do dziś gram jeszcze z Maćkiem Aleńczukiem. Ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że ilość utworów z szuflady oraz te, które powstawały na bieżąco, no plus zetknięcie, no państwo tego nie widzicie, z najlepszymi nogami w showbiznesie, które cudownie, może nie nogi, ale ręce grają na skrzypcach, no to musiało się zakończyć współpracą. I taka też jest ta płyta, czyli zbiór różnych utworów, które leżały w szufladzie, plus nowości. No i to brzmienie smyczków, które jest takim wyróżnikiem. Skrzypce są bardzo ważnym elementem tutaj na tej płycie, to prawda, ale jest jeszcze coś, co wyróżnia tę płytę. Mianowicie ja, słuchając tego krążka, wierzę, że te utwory komponowane są rzeczywiście na instrumentach. W trochę staroświeckim stylu, w dobrym tego słowa znaczeniu. To znaczy słyszę tutaj grającą orkiestrę, grający zespół, a nie coś przygotowane, niezależnie od tego, bo wiadomo, że dzisiaj komputer jest narzędziem absolutnie wymaganym i tak, tego nie unikniemy, ale jest coś prawdziwego na tej płycie. Mimo że te utwory są melodyjne, wielokrotnie popowe, ale ich forma jest naprawdę niezwykła. Zaraz państwo zresztą to usłyszą. Takie było założenie, żeby płyta była bardzo melodyjna, ale to chyba wynika z naszego warsztatu klasycznego. Jesteśmy absolwentami Akademii Muzycznej w Poznaniu, zresztą większość zespołu. Pozdrawiamy naszych łobuzów. Łobuzów też od Macieja Maleńczuka. Również rozmawialiśmy o drugim chociażby. Nasze klasyczne korzenie, jasne, siada się przy instrumencie, to skomponowanie w ten sposób, mamy swoje studio nagrań, także to ułatwia to. To był olbrzymi komfort pracy. Mogliśmy poświęcić tyle czasu, ile chcieliśmy i też chyba warto dodać, gdzie robiliśmy master, bo to takie spełnienie marzeń, to było Abbey Road Studio. Tak? Abbey Road, słynne tak, Abbey Road, londyńskie studio, gdzie nagrywali i nagrywają najwięksi. A co to daje tak naprawdę, to Abbey Road? No bo Abbey Road oczywiście wielka nazwa, wiadomo z czym się kojarzy, Beatles i tak dalej i nie tylko, ale co to dało, Darek? To była taka ostatnia, to był ostatni szlif płyty. Ja tę płytę w moim cudownym mieście w Szamotułach miksowałem u siebie w studiu. I chciałem, żeby ta płyta brzmiała analogowo, troszeczkę bardziej analogowo. No i wybór padł na Abbey Road. To było spełnienie marzeń, żeby nadać to właśnie, temu takie właśnie brzmienie konkretne. Słuchamy? Słuchamy. Tak się ta płyta zaczyna. Face to Face, zespół razem z nami, Basia Szelongiewicz, Darek Tarczewski. Witamy. Pierwszego i tytułowego nagrania Inside the Noise. Powiedzcie, jak to jest, jesteście duetem, no jest band cały za wami, jest zespół, ale można was traktować jako duet, tak twórczy właśnie? Tak, w związku z tym, że wzięliśmy odpowiedzialność za ten zespół. To reszty nie mieszacie. Nie, mieszamy resztę i to bardzo mieszamy, tym bardziej, że mają ogromny wpływ muzyczny. Tak, że warto przedstawić naszych muzyków, to jest Olka Walczak, wiolonczela. Rafał Wiśniewski, gitara. Ja już głos tracę z wrażenia. Andrzej Dugi-Laskowski. Gitara basowa. Tak. Mam jeszcze dwóch wspaniałych gitarzystów, Adam Śmierzewski i Christian Hein. Tak, jest na perkusji. I perkusja? Tobias Hass. Słynny Tobias Hass. Ale warto też wspomnieć, że tak... Na fagocie, uwaga, Sławomir Piechota i na trąbce mój Paweł przyjaciel. Kuźniak, ale chciałam też wspomnieć o Nirze Z, który nagrał perkusję do naszych trzech. Grał również z Genesis, z Joss Stone, z Johnem Mayerem. No to spektrum waszych muzycznych zainteresowań jest tutaj, zresztą wyraz temu daliście na tej płycie, bo to jest tak, ja słyszę i zamiłowanie w niektórych takich nutkach, pochodach tych pianowych do Toto na przykład. Nie wiem, czy to jest wam obce, czy nie. Albo trochę do Billy'ego Joela. Jest jeden numer i taki Prince'owy, bym powiedział, funkowy. Także to jest chyba jakiś bardzo taki zbiór, szerokie, tak, prawda? Tak, to jest zbiór różnych fascynacji. Ale na pewno nie było to ukierunkowane na jakąś konkretną osobę.
Aczkolwiek jest jeden artysta, uwielbiany przez nas. Uwielbiany, ale tutaj raczej nie będzie słychać inspiracji. No to mówcie. Nawet na 3-4 Sting. Po prostu to jest oczywiste. No dobrze, słyszeliście ostatni album Stinga już, czy nie? W całości jeszcze nie, aczkolwiek oczywiście zapowiada się świetnie i taki powrót do dobrego rock'n'rolla. No będę miał coś do powiedzenia jeszcze w muzycznej jedynce, proszę państwa, proszę słuchać do 15. Sting się pojawi z tej nowej płyty właśnie, ale moja recenzja nie wiem, czy będzie tak bardzo entuzjastyczna. Niemniej w studiu Face to Face, słuchajcie, co dalej z tym zespołem? To jest wasz debiut. Debiutantom, jak wiemy, bywa trudno. To prawda, ale... Ale się nie poddajecie, walczycie. Walczymy. Myślę, że muzyka się sama obroni do pewnego stopnia. My będziemy dopomagali. Bardzo dziękujemy również. Również za zaproszenie. Tobie. Chcieliśmy jedną osobę wspomnieć, która chyba nas słucha, Paweł Solarz. Serdecznie pozdrawiamy i to tak ojciec chrzestny tak, naszego zespołu. Także Pawełku, tak. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy oczywiście. Koncerty? Tak, rozpoczynamy prawdopodobnie w tym gmachu. Studio tak, Szpilmana. Studio Szpilmana. O, będziecie na dole. To tak, tutaj zejdziemy piętro niżej. Końcówka stycznia, serdecznie zapraszam. To już pewne, tak? Będzie was można posłuchać tutaj na uroczystą pracę. Daty jeszcze nie mamy, ale już powolutku tak, finiszujemy. To już sobie wyobrażam, bo te... Ta muzyka wasza jest bardzo plastyczna, to znaczy wyobrażam was sobie w szerszym składzie gdzieś na dużej scenie, ale także myślę, że to świetnie zabrzmi kameralnie. Tak, gramy również akustycznie, także... Dwie opcje do wyboru. No powiedzcie jeszcze jedną rzecz, bo jest tutaj temat, który jest mi szczególnie bliski i myślę, że to jest jedna z najpiękniejszych... Czyżby, tak. Oczywiście. Nam też bardzo bliska, mówimy o... To powiedzmy, Andrzej Kurylewicz, temat Polskie Drogi. Dlaczego? A dlatego, żeby był jeden kawałek po polsku również, mimo że bez słów. Jest to piękny kawałek. Mieliśmy ochotę... Kawałek? Nie wiem, czy pan Andrzej by się nie obraził. Przepraszamy. Ale myślę, że jako muzyk to... Nie, raczej na pewno nie. Tak. Pan Andrzej miał zwariowaną duszę również jazzową, tak żeby źle... Zdecydowanie. Nam do jazzu również bardzo blisko. Rzeczywiście na skrzypcach myślę, że zabrzmiał... Cudownie. Całkiem... inaczej i takie było zamierzenie, żeby... A w związku z tym, że przez ostatnie lata graliśmy bardzo dużo w zachodniej Europie, to jest taki utwór, który chcielibyśmy prezentować również gdzieś szerszej publiczności. Bo naprawdę to jest coś niesamowitego, coś pięknego. To prawda. Wiele osób pyta, wiem, że dla niektórych jest to ważne i zadam to pytanie, dlaczego nie śpiewacie po polsku? Często musimy się mierzyć. Często wiem, że się musicie mierzyć, ale w jedynce was jeszcze nie pytali, więc ja was pytam. Ale wcale nie chcemy się nawet tutaj bronić. Nie, to nie jest jakiś wybór, dlatego że nie kochamy języka polskiego, absolutnie nie. Jest to związane z poprzednią odpowiedzią. W związku z tym, że rzeczywiście graliśmy bardzo dużo przez ostatnie lata, też z rejem w Europie Zachodniej. Jest to niewątpliwie też ukłon w kierunku tamtej publiczności. Mamy tam sporo fanów, którzy... Przyjaciół. Tak. Więc chcieliśmy, żeby ta płyta była troszeczkę bardziej uniwersalna. To jest jedyny powód. Mhm. Taka internacjonalna. Zdecydowanie. Tak. Nie bójmy się tego słowa. Basia Szelągiewicz, Darek Tarczewski. Bardzo dziękuję wam za wizytę. Dziękuję. Zapraszamy państwa. Płytę wydała Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Jesteśmy dumni, bo rzeczywiście brzmi to wszystko wspaniale. Wiele kolorów, dużo fantazji i wyobraźni. I dziękujemy wam za ten krążek i nagranie, które mnie ujęło szczególnie. Pozwolicie In Another Place na zakończenie naszego spotkania. Dziękuję. Dziękuję.